to this great abomination whom to visit us Lord and the Rachel. Ale jeżeli teraz wejrzymy w te listy i zobaczymy, że Lot był sprawiedliwy, to jednak wiele to przemawia do naszych serc. Przecież słyszeli już dzisiaj, że Piotr zawsze wskazuje i mówi o przyszłości, ale nie zapomina o teraźniejszości i o niej też wspomina. I dlatego on właśnie w pierwszym rozdziale mówi o teraźniejszej prawdzie. Was ist das die gegenwärtige Wahrheit? Czym jest ta teraźniejsza prawda? Das ist die Wahrheit unserer jetzigen Zeit. Das heißt, die Gnadenzeit. Das ist die Gnadenzeit. To jest prawda, która dotyczy obecnej czasu, czasu łaski. Was wir wissen und was wir kennen. Ona opisuje wszystko to, co my wiemy i co poznajemy. Und wir kennen Gott als Vater unseres Herrn Jesus. A my znamy Boga jako Ojca naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wir kennen ihn unter, können wir sagen, mit zwei Charakteren. My znamy Go, możemy powiedzieć, pod postacią dwóch charakterów. Erst einmal ist, in Gott ist Gerechtigkeit und nichts Falsches. Po pierwsze, w Bogu jest sprawiedliwość i żadnego fałszu nie można w nim znaleźć. I Bóg jest miłością. A my jesteśmy dziećmi Bożymi. A przecież dzieci mają być podobne do swoich rodziców. I dlatego też apostoł Paweł w 5 rozdziale do Efezjan mówi, że my mamy być naśladowcami Bożymi jako dzieci umiłowane. Lot niestety tego charakteru, tych cech nie pokazywał. I nawet widzimy, że Lot nie był żadnym świadectwem dla Boga. Również w tym drugim rozdziale jest mowa o Noe i tam jest napisane, że on był kaznodzieją sprawiedliwości. I my też takimi powinniśmy być właśnie kaznodziejami sprawiedliwości. Jak mogę stać się właścicielem sprawiedliwości? Wtedy, gdy będę traktował za prawo to, co Bóg również traktuje za prawo. Jeżeli tak będziemy czynić, wtedy nieprzyjaciel ucieknie od nas. A drugą rzeczą to to, że powinniśmy okazywać miłość Bożą. W jaki sposób mamy okazać miłość Bożą? W tym celu Bóg dał nam współbraci. Jeżeli mamy pokazać poprzez sprawiedliwe pielgrzymowanie sprawiedliwość Bożą, to najpierw powinniśmy w kręgu braterskim pokazać to, co oznacza miłość braterska. Miłość Boża. I tu żeśmy czytali o takim bracie, który wpadł w świat. Finden wir im 5. Kapitel vom 1. Buch Mose.
Pierwszego brata znajdujemy wymienionego w tym trzecim rozdziale pierwszej księgi Mojżeszowej. Czwarty rozdział, prawdopodobnie. Tam jest właśnie mowa o Kainie i jego bracie. Grzech wszedł na ten świat. Żeśmy w poprzednich godzinach o tym mówili i czytali, że nasi pierwsi rodzice stwierdzili, że są razem. Jaka była przyczyna tego? Powodem tego było to, że szatan postawił pod znakiem zapytania prawdę Bożą. Bóg jest miłością. A szatan powiedział, czy Bóg rzeczywiście tak powiedział? On powiedział, Bóg wam chce czegoś odmówić. On nie chciałby, abyście byli podobni Bogu. Abyście umieli rozpoznawać dobro i zło. A wtedy Bóg wkracza ze swoją łaską i daje swoje rozwiązanie w tej sytuacji. Bóg najpierw uczynił czynną swoją sprawiedliwość, a następnie zaczęła działać miłość. Sprawiedliwość, to było okazane przez to, że ich przyodział. I wiemy o tym, że skóra mówi o tej sprawiedliwości Chrystusowej. A ta sprawiedliwość jest poza nami, na zewnątrz nas. Ale również i ci pierwsi rodzice poznali tą dobroć i miłość Bożą, bo stwierdzili, że nie zostali zabici przez Boga. A nawet dostali pewną obietnicę. Niewiasta otrzymała. To była obietnica nad tym potomstwem tej niewiasty. Teraz czytamy o tym nasieniu. To znaczy, że Ewa uwierzyła w to, że będzie takie nasienie. Ale okazało się, że to było nasienie złego. I okazało się, że Kain był mordercą. Ale Bóg miał brata na niego. Siedmiokrotnie w tym rozdziale jest napisane, że Abel był bratem Kaina. I Abel był tym pierwszym świadkiem dla Boga. On złożył świadectwo, że Bóg jest sprawiedliwy. On z tego pierwotnictwa, tych owiec, które on pasł, on przyniósł ofiarę Bogu. A jego ofiara przemawiała to jak gdyby i mówiła, że Bóg jest sprawiedliwy i ta wieczka musi umrzeć. To heißt, dass eigentlich Adam und Eva hätten getötet. A to oznaczyło, że w zasadzie to mieli być zabici Adam i Ewa. Und das zweite, was bezeugte, das zweite ist, dass in ihm liegt. Drugą rzecz, którą Bóg pokazał, to to, że w nim była miłość. Gott sagte, Kain und sein Verlangen wird nach ihm, nach ihr sein. Bóg powiedział do Kaina, że ty będziesz miał pragnienie. Das heißt, dass er einen Bruder liebt.
To znaczy, że ty będziesz miłował brata. Da finden wir also, dass der erste Bruder in der Schrift, der war auch ein Schaf, ein Hirte. I to oznacza, że ten pierwszy brat, w piśmie wymieniony, on był tą owieczką. On był pasterzem. Wir haben vorhin in dem Gebet von dem Herrn Jesus als dem Erzhirten gesprochen. Poprzednio modlitwie, żeśmy mówili o Panu Jezusie jako o arcypasterzu. God möchte, dass wir doch nicht die A Bóg chciałby, abyśmy i my byli pasterzami dla naszych współbraci. Die Frage an Kain ist, wo ist dein Bruder? U Kaina było skierowane pytanie, gdzie jest twój brat? Und Kain antwortet, bin ich mein Bruder hinter? A Kain odpowiada, czyż ja jestem stróżem albo pasterzem mojego brata? Ja, Gott möchte, dass jeder von uns, die wir den Herrn kennen, tak, Bóg chciałby, aby każdy z nas, którzy jesteśmy braćmi, każdy z nas był pasterzem dla współbraci. Ale również jest napisane, że Kain nienawidził swojego brata. Na pierwszym liście Jana jest napisane i wyjaśnione, że on pochodzi od złego. Und warum hat er ihn gehasst? A dlaczego go nienawidził? Er hat ihn gehasst, weil ein Zeuge war von dem, was kommt. A dlatego go nienawidził, gdyż Abel był świadectwem tego, czym jest Bóg. Liebe Geschwister, wenn wir für den Herrn ein Zeugnis sein wollen, umiłowani bracia i siostry, jeżeli my chcemy być dla naszego Pana świadectwem, dann muss in uns zwei Dinge gesehen werden. Muszą być teraz widoczne dwie rzeczy. Erstens einmal, po pierwsze, ein praktisches Leben, ein gottseliges Leben, ein gerechtes Leben. Praktyczne i sprawiedliwe życie przed Bogiem. Und zweitens, in dem Brüderkreise muss Liebe gesehen werden. A również i musi być widoczna w kręgu naszych współbraci miłość nasza. Der Jezus sagt es ja. Pan Jezus powiedział to. An diesem wird die Welt erkennen, dass ihr meine Pan Jezus powiedział, po tym świat pozna, że jesteście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. A teraz przechodzimy do Abrahama. Es heißt schon Abraham im napisane o Abrahamie w 13 rozdziale. Przepraszam, w 14 rozdziale. Jest napisane, że Abraham mieszkał w ogrodzie Amoryty imieniem Mamre, brata Eszkola i Anera, sprzymierzeńców Abrahama. Das heißt, Abraham wohnte an einem Platz, wo Brüder zusammen wohnten. Czyli tutaj jest napisane wyraźnie, że Abraham pobrał sobie miejsce, żeby zamieszkać tam, gdzie mieszkało też dwóch braci. Und Mamre heißt es auch, dass von seinem Herr heißt es, dass Lot sein Bruder war. Następnie jest napisane, że Lot był jego bratem. Abraham ist ein Bild eines Gläubigen. Abraham jest obrazem wierzącego. Er heißt von ihm, dass der Vater von uns allen ist. Jest napisane nawet o nim, że on jest ojcem nas wszystkich wierzących. Das steht im Römerbrief im 4. Kapitel. To jest napisane w 4. rozdziale listu do Rzymian. Er ist der Vater der Gläubigen. On jest nazwany ojcem wierzącym. To znaczy wszystkich tych, którzy żyją z wiary. A więc kto to jest? To są tacy ludzie, którzy są powołani do chwały. My wiemy, że Stefan powiedział, że przez die Herrlichkeit Gottes wurde aus Wiemy o tym z mowy Szczepana,
że on, Abraham został powołany z Ur Chaldejskiego przez chwałę Bogu. Jeżeli w poprzednich godzinach, co żeśmy mówili na temat praktycznego życia, z praktycznego życia wierzących, aby nie byli pociągani przez świat i przez fałszywych nauczycieli, to jest to możliwe, że jest to możliwe tylko w tym wypadku, jeżeli będziemy pociągani przez chwałę Pana Jezusa. Durch seine Person, was er gemacht hat, er unsere Herzen an sich zieht. Że on poprzez swoją osobę, poprzez to, co on dla nas uczynił, będzie pociągał nasze serca. A to wszystko nie. To wszystko nie pochodzi z nas, to wszystko mamy od Niego. Und so ist der Weg von Abraham ein Vater von uns allen. I tak w ten sposób Abraham stał się ojcem nas wszystkich. Jest napisane o nim, że on wyszedł z miasta swego, nie wiedząc dokąd pójdzie. A my bardzo często mówimy o życiu wiary. My wprawdzie znamy cele naszego życia, ale chcielibyśmy również wiedzieć, jakie są poszczególne etapy tego życia. Aber wenn wir das Ziel kennen, das kennen wir, dann zeigt uns aber Gott nicht die verschiedenen Etappen. Ale jeżeli my mamy znaczny cel, to Bóg nie pokaże nam tych poszczególnych etapów dojścia do tego celu. Wir müssen Tag für Tag, müssen wir in Abhängigkeit von dem Herrn handeln. Po prostu musimy dzień po dniu, w zależności od naszego Pana, wytrzymywać. Das ist ja, in dem ist ja der Herr Jesus uns ein wunderbares. I tym właśnie największym, najcudowniejszym dla nas przykładem jest Pan Jezus. On był tym jedynym, całkowicie zależnym człowiekiem od Boga na tej ziemi. I w jaki sposób on jako taki mógł też pomagać? Als er doch schon wusste, dass der Bruder von der Maria und der Bruder von der Magda macht. Pomyślmy o tym, w jaki sposób on jeszcze mógł pozostać w Galilei, wiedząc o tym, że brat Marii i Marty zadowolono. Jetzt ist hier der Lot, ist jetzt in einem gewaltigen System gefangen worden. Ale teraz czytamy o tym, że Lot został uwięziony poprzez ten system światowy. Das ist ein System, die Welt. To jest system tego świata, gdzie na pierwszym miejscu jest stawiona chwała człowieka. Ale Abraham żył i poruszał się w systemie, gdzie na pierwszym miejscu była stawiona chwała Boża. A my o wiele lepiej znamy ten system, lepiej od Abrahama, gdzie Pan Jezus z wszelką chwałą został ukoronowany. Jest napisane o tym, że Abraham oczekiwał miasta pochodzącego z góry, które miało pewne fundamenty. A my oczekujemy na przyjście Pana. Wir schauen nicht auf Geschehnisse in dieser Welt. My nie patrzymy na różne zdarzenia obecnej historii świata. Wir hören oft sagen, ja, die von Israel geht, kommt nach Palästina zurück. Nie patrzymy na to, że lud izraelski coraz bardziej się zgromadza i wszyscy przyjeżdżają do Palestyny. Und da wollen wir da Zeichen sehen, dass der Herr bald kommt. I w tym nie chcemy oglądać jakiegoś znaku, że Pan wkrótce przyjdzie. I tak nie powinno być u nas. Gdyż w zasadzie to my na nic już nie musimy oczekiwać, co by się w tej świecie miało wydarzyć. Gdyż my oczekujemy na przyjście Pana Jezusa w taki sam sposób, jak to już czynili Tesaloniczanie.
Kommunusdorf eigentlich, bevor der Herr kommen konnte. To jedyne zdarzenie, które musi się wydarzyć, zanim Pan będzie mógł przyjść na tą ziemię, to było to, że apostoł Piotr musiał pożegnać się z życiem. Jest to jedyne zdarzenie, o którym Pan Jezus mówi i przepowiada. Że to miało się zdarzyć, zanim on przyjdzie. Und wir wissen auch durch die Briefe des Johannes und was der Paulus sagt. Wiemy o tym z listów Jana i z tego, co mówi apostoł Paweł. Das schon alles, was alles Böse, was einmal sein wird, dass das schon alles in keinem war, als die Apostel noch lebten. Wiemy o tym, że wszelkie zło, które ma się objawić, to już zarodku było widoczne za czasów apostołów. I właśnie z tego powodu nie musimy jechać do Palestyny, aby czegoś się dowiedzieć. Nie musimy spoglądać na przybytek. Gdyż my mamy o wiele lepsze rzeczy. Nie musimy spoglądać na gwiazdę poranną i wszędzie. Lista Piotra jest napisane o tej Jurzęce. Ale Jurzęka nie jest na niebie. Nie musimy na nią patrzeć. Gdyż tam jest napisane, że ta Jurzęka ma wzejść w sercach naszych. A to jest rzecz, która może nas na tej ziemi zachować. A Pan Jezus jest centrum tego. Und in solch einer Welt, in solch einem System, lebte Abraham. I w takim świecie i systemie żył też Abraham. Und in diesem System war ein Kreis. I w tym systemie był pewien krąg. Ein Bruderkreis. Pewien krąg braterski. Wir wissen ja, dass Hebron von Gemeinschaft, von Gemeinschaft war. A wiemy o tym, że Hebron mówi o społeczności. Und es steht von Hebron geschrieben, dass es 7 Jahre vor Zora gegründet wurde. A wiemy o tym, że Hebron zostało założone 7 lat wcześniej niż Zora. I Zora, gdyż Zora to jest miasto w Egipcie i ono mówi nam obrazowo o mądrości ludzkiej. Ale Bóg nam dał coś, co jest Ale Bóg nam dał coś, co jest Bożą mądrością. Und es heißt auch von Abraham, dass über geübte Männer verfügte. Jest opisane o Abrahamie, że on dysponował wyćwiczonymi mężami. Jest tu napisane, że uzbroił swoich 318 wypróbowanych ludzi. Und es heißt, dass sie in einem Hause geboren waren. A dodatkowo jest napisane w urodzonych w jego domu. Das sind solche, die von Gott geboren sind. Czyli tacy, którzy są narodzeni z Boga. Und sie möchten Gott. A umiłowani bracia i siostry, chcieliby należeć do tej praktycznej społeczności, do tego kręgu. Abraham hatte keine Gemeinschaft in der Welt. Abraham nie miał społeczności z tym światem. Er wollte auch gar nicht haben von der Welt. On nawet nic nie chciał mieć od tego świata, odebrać od nich. Ale tak Bóg to gemacht hat, der Ritt unter der König von Solomie etwas geben. Gdyż jest napisane, że jak wracał po wyzwoleniu swojego bratanka, to król Sodomy chciał mu coś dać. Wtedy on odpowiedział, że nawet żebyczka do sandałów niczego nie wezmę. On się nauczył, że Bóg jest jego zapłatą. I to wystarczało. Ale potem czytamy coś bardzo cudownego. Gdy on powrócił z tej bitwy królów, da begegnet Menschen. Und er wird der Geschichte gekommen,
Wtedy czytamy o tym, że wersji Melchizedek wychodzi mu naprzeciw. Jest tam napisane, że on wyniósł chleb i wino. To oznacza, że on wyszedł mu naprzeciw, aby go posilić. A jest napisane, że on był on kapłanem Boga Najwyższego. I on błogosławił mu temu Bogu Najwyższemu. W tych słowach znajdujemy coś ważnego dla nas. To, co dla Boga jest na pierwszym miejscu. To jest to, co on do niego należy, co on by chciał. I nawet ten mąż wiary, Abraham, może i on by zapomniał, że Bóg najpierw chciałby, aby była wykonywana służba kapłańska. Że nie tylko najpierw mamy się troszczyć o naszych braci, ale również musimy pamiętać o tym, że Bóg chciałby mieć też i swój udział w tym. A jeśli jakiś brat jest z powrotem przyprowadzony, to on chciałby, Bóg chciałby, aby on miał udział w tej służbie kapłańskiej. Wiemy, że to jest coś bardzo ważnego. To znaczy, żebyśmy my w kręgu naszych braci najpierw Bogu służyli. A to wtedy będzie też świadectwem w tym świecie. Mówi się wiele o służbie Bogu. Ale gdzie można znaleźć to, co jest najważniejsze dla Boga? Tam, gdzie Bóg w większości wypadków nie zajmuje pierwszego miejsca. Czyż tam, gdzie ludzie może zajęli pierwsze miejsce? Może i tam, gdzie grzech jest na pierwszym miejscu? Ale najpierw ma być wykonywana służba dla Boga. Gdy Piotr i Jan w pierwszym Ewangelii Jana, w 4 rozdziale, zostali powołani i byli oni świadkami dla Boga, w Dziejach Apostolskich, w 4 rozdziale, gdy anioł wyprowadził ich z więzienia. To jest napisane, że oni przyszli najpierw do swoich własności, do swoich braci. Oni przyszli do tego kręgu braterskiego. Do tych, którzy się modlili za nimi. A gdy oni powrócili, to mieli możliwość chwalenia Boga wspólnie. Naturalnie musimy to dobrze wiedzieć i rozumieć, że to wcale się nie podobało szatanowi. W tym kręgu braci jest zawsze w pobliżu szatan. To widzimy również i w tej historii 12. Pomyślmy o tym, jak blisko tych 12, 11 był Judasz, gdy Pan Jezus powołał. Umiłowani bracia i siostry, czasami nie wierzymy w to, ale musimy to przyjąć, gdyż tak uczy nas Słowo. To, co jest opisane w 133 psalmie, że bracia między sobą mieszkają w pokoju i są zgromadzeni wokoło Pana Jezusa. To jest
co również i bardzo stara się szatan, aby tam wniknąć, żeby w nich miejsce znaleźć. Und Spaltung zu bringen. Aby ich dzielić. Da kommen immer solche herein, die entweder falsche Lehrer sind, oder die mit fleischlichen Lüsten etwas anderes denken. Znajdą się zawsze tacy ludzie, którzy staną się nauczycielami fałszywych nauk, albo będą podążali za cielesnymi porządliwościami. Was ist da unsere Hilfe? Jaką wtedy mamy pomoc? Das erste ist die Furcht Gottes. Po pierwsze, musimy mieć bojaźń Bożą. Wir müssen ein einfältiges Auge haben, erst einmal. Po pierwsze, musimy mieć szczere oko, otwarte. Wir dürfen nicht nach links und nicht nach rechts schauen, aber nur auf den Herrn Jesus. Nie możemy spoglądać w lewo, w prawo, ale tylko na Pana Jezusa. Łukasza 12 rozdział o tym czytamy. Tam jest też mowa o pewnym kręgu braci. Tam też jest mowa o tym, że jeśli Pan przyjdzie w czasie drugiej czy trzeciej straży nocnej, i znajdzie tych sług czuwających, to jest napisane, że przepaszę swoje biodra. Tam jest napisane, zaprawdę powiadam wam, że przepaszę się i zacznie wam służyć. Tam Pan daje tę cudowną obietnicę, że On będzie swoim służył. Czasami mówi się i nie jest to błędne, że tak to będzie, gdy Pan Jezus przyjdzie. Ale jeżeli tam jest powiedziane, że Pan przyjdzie w czasie drugiej albo trzeciej straży nocnej, to nie ma mowy w tym miejscu o przyjściu Pańskim. To oznacza, że Pan przyjdzie do naszych miejscowych zgromadzeń. I przyjdzie, aby sprawdzić, w jaki sposób my między sobą żyjemy. Czy ktoś z nas szuka pierwszego miejsca w zborze? Czy może ktoś stara się wprowadzić do zboru jakąś naukę, którą wcześniej nie znano? Aby pociągnąć za sobą swoich poprzedników? Albo Pan stwierdzi to, że On jest właśnie pośrodku swoich zgromadzonych braci. Jest napisane, że błogo szczęśliwi tacy słudzy, których Pan zastanie przy takim stanie. W pierwszym liście Jana, tam znajdujemy tą ludową naukę o miłości braterskiej. Da heißt es im 1. Johannes 3, Vers 10. Tam jest napisane w pierwszym liście Jana, w trzecim rozdziale, w 10. wierszu. Tak, wie ich ein Buch lesen, bis von Vers 10 bis Vers 14. Przeczytajmy ten pierwszy list Jana, od trzeci rozdział, od 10 do 14 wiersza. Potem poznaje się dzieci Boże i dzieci diabelskie. Kto nie postępuje sprawiedliwie, nie jest z Boga, jak też ten, kto nie miłuje brata swego. Albowiem to jest zwiastowanie, które słyszeliście od początku, że damy się nawzajem miłować. Nie jak Kain, który wywodził się od złego i zabił brata swego. A dlaczego go zabił? Ponieważ uczynki jego były złe, a uczynki brata jego sprawiedliwe. Nie dziwcie się, bracia, jeśli was świat nie nienawidzi. Wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do żywota, bo miłujemy braci. Kto nie miłuje, pozostaje w śmierci. Tu czytamy o takich, którzy są narodzeni z Boga. A to oznacza, że oni są dziećmi tego samego ojca.
jednej strony będzie tam zamieniona miłość braterska. W jaki sposób ma być pokazana ta miłość braterska? Po pierwsze, rzeczach materialnych. Ja po prostu muszę swoje serce przed moim bratem otworzyć. Również sercem moje dłonie. Tam jest też napisane, że jeśli mam dobra tego świata i widzę mojego brata, który cierpi niedostatek, to nie mogę mojego serca zamknąć przed nim. Bo jeśli tak uczynię, to nie będę mógł mówić w ogóle na temat miłości Bożej. A drugą rzecz to znajdujemy przy końcu tego listu Jana. To znaczy, że jeśli będę widział, że mój brat grzeszy, a chodzi o grzech, który... Nie chodzi tutaj o grzech prowadzący do śmierci. Czyli tu chodzi o po prostu tak... Większość naszych uchybień, to ja mam się modlić za nim. Tak, umiłowani bracia i siostry, pomyślmy, jak często modlimy się za naszych braci i siostry? Jest napisane, Pan Jezus modli się za nami. On modli się. On modlił się również za Piotra. Jeśli nie jakiejś nocy nie mogę spać, co ja mam wtedy robić? Czy mam podążać za biegiem własnych myśli? Wtedy też Pan nam daje sposobność, aby pomyśleć o wszystkich naszych współbraciach i siostrach. I po prostu przed Panem o nich wspominasz, myślę o nich. I jeśli ja myślę o moich braciach, to stwierdzam i widzę na tych braciach coś z Pana Jezusa. I wtedy, jeżeli stwierdzę, że mają jakiś błąd u siebie, to mając Pana Jezusa przed oczami, będę widział bardzo maleńki ten błąd. I wtedy właśnie w takich godzinach Pan da mi myśli, kim ja jestem. I wtedy będę mógł wyjść naprzeciw takiemu bratu z taką pokorą, którą powinien posiadać. A jeśli już będę długo się o niego modlił, to wtedy otrzymam od Pana tą siłę, aby powiedzieć temu bratu i pewne słowo. I to jest właśnie początek służby pasterskiej. Jest wielu nauczycieli wśród nas braci. O tak, jak ktoś jest nauczycielem, to on po prostu jest chętnie przez innych widziany. Bo wiem, tak jest to inny. Jeśli ktoś ma dar wykładania, to prorocza, proroczy, to już o wiele mniej znajduje uznania. Gdyż taki, który jest prorokiem, on wykłada Słowo Boże i on te słowo przedstawia przed serca i sumienia słuchaczy. I w większości przypadków nie jest to dla nas przyjemne i nie miłujemy takiego. I w dniach dzisiejszych zdarza się, że nawiązuje się proroków. Ale służba pasterska to oznacza iść za pojedynczą duszą i służyć. To najpierw muszę nauczyć się długo, długo modlić sobie.
Wtedy muszą być też w społeczności swoim padem, aby potrafić usłużyć temu. A z takiej służby nikt tego nie ogląda. No i tej służby nikt nie ogląda ze mną. Tę służbę widzi tylko sam Pan. A również i siostry mogą taką służbę wykonywać. Oby Pan nam dodał więcej tych cech charakterystycznych tego pasterza. I w tych sprawach zawsze powinniśmy oglądać więcej Pana Jezusa. Das heißt von Abraham, dass der Mesjasz do kina entgegenkam in den Tal der Blut. Jest mi napisane w 14 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej, że Melchizedek wyszedł naprzeciw Abrahama w tej Dolinie Królewskiej. Das heißt, in den Tal der Blut. Und dann in den Tal der Blut. To oznacza, że musimy zejść w dolinę i tam dopiero znajdujemy Pana Jezusa. Tak, w dolinie to jest takie miejsce, które na pewno nie jest przyjemne dla mojego własnego ciała. Ale tylko takich, którzy to uczynią, może Pan używać.
Release this all from my life.
ist deine Worte zugetan. Von ganzem Herzen habe ich dich angefleht. Sei mir gnädig nach deiner Zusage. Und ich habe meine Wege überdacht und meine Füße geöffnet. Wyrażaliśmy kilkakrotnie to, że Słowo Boże ma wielką wartość. Und es ist uns sicher allen bekannt, z całą pewnością jest to nam wszystkim dobrze znane, dass dieser längste aller Psalmen, że ten najdłuższy ze wszystkich psalmów, in besonderer Weise dieses Wort Gottes zum Gegenstand. W szczególny sposób ma właśnie jako przedmiot rozważania Słowo Boże. Der Psalmist selbst ist hier nicht genannt. Nie jest wymieniony autor tego psalmu. Ich neige dazu, auch hier als Dichter, da geht den Dichter der meisten Psalmen anzunehmen. Skłaniam się ku temu, aby ten psalm, że ten psalm napisał ten, kto większość psalmów napisał, czyli Dawid. Wir wissen sicher auch, dass in fast jedem der Verse dieses Psalms, my wiemy o tym, że prawie w każdym wierszu z tego psalmu ein Ausdruck vorkommt, jest używane pewne wyrażenie, der mit dem Wort Gottes in irgendeiner Weise zu tun hat. Które w jakikolwiek sposób ma zawsze łączność ze Słowem Bożym. Wir haben ja in diesem Psalm 22 Abschnitte zu je 8 Versen. My mamy w tym psalmie 22 urywki po 8 wierszy. Und jeder dieser Abschnitte beginnt mit einem Buchstaben des hebräischen Alphabets. I w oryginale każdy z tych urywków rozpoczyna się od kolejnej litery w alfabecie hebrajskim. Gebe zu, dass ich mich nicht nur zeitlich nicht in der Lage sehe, jetzt auf die Bedeutung auch dieser einzelnen Buchstaben einzugehen. Myślę, że nie jestem w stanie teraz też z powodu braku czasu wyjaśnić znaczenie nawet tych poszczególnych liter. Wenngleich Gott sicher seine Absichten damit hat, dass diesen Psalm auf diese Art und Weise niederschreiben ließ. Gdyż z całą pewnością Bóg miał jakieś swoje plany i zamiary, aby w taki akurat szczególny sposób zapisać ten psalm. Es hat einmal jemand eine Einteilung dieses Psalms vorgenommen. Ktoś kiedyś podjął się podziału tego psalmu. Und zwar in der Weise, a mianowicie w taki sposób, dass ihn zunächst in 3x7 Abschnitte aufgeteilt hat. Że najpierw podzielił ten psalm na urywki 3x7. Das ergebe 21 Abschnitte insgesamt. To znaczy, że było tych urywków w sumie 21. Und es bleibt dann der letzte als der 22. Abschnitt. I ostatni pozostał jako ten 22 na samym końcu. Die Zusammenfassung von je 7 Abschnitten. I takie zestawienie po 7 odcinków soll dabei im Wesentlichen folgendes Bild zeigen. Miało mniej więcej następujące znaczenie. In den ersten 7 Abschnitten, wird der Gläubige mehr in seinem persönlichen Glaubensleben gesehen. Jest oglądany wierzący bardziej w swoim osobistym życiu wiary. In den zweiten 7 Abschnitten auch in seinem Verhältnis nach außen hin
A w tych następnych dwóch urywkach jest widziany bardziej, jeżeli chodzi o jego łączność ze światem zewnętrznym. So andere Menschen, jeśli chodzi o jego stosunek do innych ludzi, Gläubigen und auch Gesetzlosen, innych ludzi wierzących i bezbożnych. Und in den dritten sieben Abschnitten schließlich vor allem in seinem Verhältnis gegenüber Gott und seiner Heiligkeit. A w trzecim, tym siódmym urywku w swoim stosunku do Boga. Der letzte Abschnitt ist dann als ein Anhang anzusehen. I ostatni urywek jest wtedy do potraktowania jako dodatek. Der uns vom prophetischen Charakter her, który ma prorocki charakter, Israels letzte Drangsalzeit, i wskazuje na ten ostatni czas ucisków w Izraelu, die ja in diesem fünften Buch im Rahmen der prophetischen Reihenfolge beinahe beendet ist. Co zostało przedstawione w tej piątej księdze w sposób proroczy. Nun, wenn auch die Psalmen in starkem Maße prophetischen Charakter haben, jeśli psalmy w większości mają taki proroczy charakter, so wollen wir sie heute Abend mit unserem Abschnitt. Również i też to taki charakter ma ten urywek, który dzisiaj wieczorem właśnie przeczytamy. Mehr von dem Charakter der Psalmen als Buch der Erfahrung sehen. Odwrotnie. Ten urywek, który żeśmy przeczytali, wskazuje na te psalmy, które bardziej mówią o przeżyciach. Dabei kommt doch, wenn auch nur verkürzt, ein dritter Charakter der Psalmen zum Ausdruck. Również też i pojawia się trzeci charakter wszystkich psalmów. Und eigentlich das, was der Übersetzung des Wortes entspricht, a mianowicie to, co odpowiada tłumaczeniu tego słowa, wir finden das in der Anmerkung zur Überschrift aller fünf Bücher der Psalmen. Tego tłumaczenia tego słowa psalmy i wyjaśnienie tego znajdujemy w notce na dole naszej Biblii, gdzie psalmy się zaczynają, jest wyjaśnienie, co to znaczy ta nazwa psalmy. To gesagt wird, dass die Bedeutung der Überschrift Lobgesänge ist. I tam jest napisane, że te wszystkie psalmy są pieśniami pochwalnymi. Unser Abschnitt ist also der erste der zweiten Gruppe von sieben Abschnitten. Ten urywek, który żeśmy przeczytali, wchodzi w zakres tej drugiej grupy i on jest tym początkowym. Von dem also gesagt wird, dass es hier um den Gläubigen in seinem Verhältnis nach außen hin geht. I tak jak już to mówiliśmy, tutaj w tej drugiej grupie mowa jest o tych układach i stosunkach wierzącego ze światem zewnętrznym, czy to wierzących, czy niewierzących. Ich möchte eben einflechten, dass Bruder Kelly sinngemäß einmal gesagt hat. Chciałbym też to wpleść, że kiedyś brat Kelly mniej więcej coś takiego powiedział. Dass die Psalmen für uns in der Anwendung heute von größerer Bedeutung sind, że psalmy dla nas mają duże znaczenie i możemy je zastosować, als sie es für das irdische Volk Gottes waren und sind. I dla nas one mają większe znaczenie niż dla tamtejszego ludu izraelskiego one posiadały. Wenn ich zu Beginn sagte, dass wir in fast jedem dieser Verse irgendeinen Hinweis auf das Wort Gottes finden,
Jeśli wspomniałem na samym początku, że prawie w każdym z tych wierszy znajdujemy jakąś wskazówkę na Słowo Boże, gilt das in ganz besonderer Weise auch für diesen Abschnitt. To z całą pewnością jest to też aktualne i to w szczególny sposób dla tego urywku, który żeśmy przeczytali. Wir haben in Vers 57 Worte, deine Worte. Możeśmy rozpoczęli w wierszu 57 przestrzegać słów Twoich. In Vers 58 das Wort Zusage. A w wierszu 50 posłów znajdujemy słowo obietnica. In Vers 59 das Wort Zeugnisse. W wierszu 59 słowo świadectwa. In Vers 60 das Wort Gebote. W wierszu 60 przykazania. In Vers 61 das Wort Gesetz. W wierszu 61 znajdujemy słowo zakon. In Vers 62 das Wort Rechte. A w 62 słowo sądny. In Vers 63 das Wort Vorschriften. A w 63 ustawy. Und in Vers 64 schließlich das Wort Satzung. Es kommt schon bisschen. W 63 wierszu jest znowu o przepisach. Es kommen in diesem Abschnitt beinahe alle, wie das Fremdwort sagt, Synonyme des Ausdrucks Wort vor. Czyli widzimy, że w tych wszystkich wierszach znajdujemy synonimy jednego słowa, Słowo Boże. Und wir wollen mit Gottes Hilfe versuchen, bei der Betrachtung dieses Abschnitts auch auf die Bedeutung dieser Synonyme einzugehen. I teraz spróbujemy z pomocą Bożą wejść na znaczenie i wyjaśnić znaczenie tych wszystkich synonimów, które żeśmy przed chwilą wymienili. Wir haben gesungen, dass das Wort Gottes uns auf dem rechten Pfade leitet. Śpiewaliśmy o tym, że Słowo Boże nas prowadzi na prawej ścieżce. Wir sehen hier in diesem Abschnitt einen Mann. A my tutaj oglądaliśmy w naszym projektu pewnego męża, dem es daran lag, also geleitet zu werden. Któremu bardzo na tym zależało, aby być prowadzonym. Er sagt, mein Teil, Jehova, habe ich gesagt, ist deine Worte zu bewahren. Ten mąż powiedział, udział moim, Panie, jest przestrzegać słów Twoich. Das Wort oder die Worte sind allgemein die Offenbarung der göttlichen Gedanken. A więc te słowo czy słowa są w ogólności objawieniem tych Bożych myśli. Und wir dürfen das als Oberbegriff über die anderen Bezeichnungen sehen. My możemy to traktować jako tytułowe pojęcie dla tych pozostałych wszystkich synonimów. Ist das auch unser Teil, seine Worte zu bewahren? Czyli to jest naszym działem, aby przestrzegać jego słów? Wir sind ja in diesen Tagen anhand der Betrachtung von 2. Petrus 3 wiederholt daran erinnert worden. My w trakcie tego rozważania tego trzeciego rozdziału drugiego listu Piotra wielokrotnie mieliśmy już na to wskazywane. Wie wichtig eine solche Bewahrung des Wortes Gottes ist. Jak bardzo ważnym jest w naszym życiu przestrzeganie Słowa Bożego. Der Psalmist hatte in dieser Hinsicht auch kein halbes Herz. I jeśli o to chodzi, to psalmista nie miał połowicznego serca w tej sprawie. Er verbindet diesen Gedanken des Bewahrens seiner Worte. On łączy tę myśl przestrzegania słów Jego mit Gebet. Z modlitwą. Und das tat er von ganzem Herzen. A czynił to z całego serca, wierszu 58. Wir können in mancher Hinsicht
von dem Dichter dieses Psalmes lernen. I z wielu rzeczy możemy się nauczyć od tego autora tego psalmu. Wie sieht es mit meinen und deinen Gebeten aus? Jak to wygląda sprawa z twoimi i z moimi modlitwami? Ist das nicht manchmal so etwas wie das Absolvieren einer Pflichtübung? Czy czasami nie jest to tylko wypełnianie jakiegoś obowiązku? Und geht es uns nicht manchmal so, dass unser Herz dabei nicht so erfüllt ist? A czy czasami nie pochodzi się nam tak, że modląc się nie mamy serca wypełnionego tymi słowami modlitwy, tylko czym innym? Der Psalmist konnte sagen, von ganzem Herzen habe ich dich angepflegt. Ale psalmista mógł o sobie powiedzieć, z całego serca błagam Cię. Und sein Flehen war, sei mir gnädig nach deiner Zusage. A jego błaganiem to było, zmiłuj się nade mną według obietnicy swojej. Erinnert Gott an seine Versprechungen. On przypomina Bogu o jego obietnice. Und das dürfen wir auch tun. I my też możemy to czynić. Wir dürfen unsere Hand auf das legen, was Gott uns in seinem Worte versprochen hat. My możemy naszą rękę położyć na to, co nam Bóg w swoim słowie przyrzekł. Zur Verbindung von Wort und Gebet kommt jetzt im nächsten Vers ein drittes hinzu. I aby połączyć słowa z modlitwą, to trzecia rzecz przychodzi w następnym wierszu. Da finden wir die Wege und die Füße. Tam czytamy o drogach i o stopach. Kroka. Wenn wir begehren, das Wort zu bewahren, jeżeli my będziemy pragnęli, aby zachowywać słowo, und wenn wir ein Gebetsleben mit ganzem Herzen führen. Jeżeli będziemy prowadzili życie pełne modlitwy, takie ze serca, wir können das beides vergleichen mit dem Einatmen der Seele, dem Aufnehmen des Wortes. I możemy to porównać, że przyjmowanie Słowa Bożego to jest wdech und dem Ausatmen der Seele ist z wydechem naszej duszy. Den Ausschütten unserer Herzen vor Gott. Można porównać właśnie wylewanie naszego serca przed Bogiem w modlitwie. Wenn das also bei uns gefunden wird, dann wird das auch das Ergebnis haben, von dem der Psalmist hier berichtet. Jeżeli te dwie rzeczy u nas będą, to będzie to pociągało taki skutek, jaki tutaj jest opisany. Ich habe meine Wege überdacht. Mianowicie zastanawiam się nad drogami moimi. Den kleinen Überrest, der aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgekehrt war, tej małej resztce ludu izraelskiego, która wróciła z niewoli babilońskiej, und der auf seinen Wegen ermüdet war, którzy również byli zmęczeni w podróży, lässt Gott durch seinen Propheten Haggai zurufen, to Bóg przez proroka Ageusza każe im powiedzieć, powtórnie każe im powiedzieć, richtet euer Herz auf eure Wege. Skierujcie wasze serca na drogi wasze. Und das sollten auch wir tun, wir sollten auch immer wieder unsere Wege überdenken. To też my powinniśmy zawsze czynić, ciągle na nowo zastanawiać się nad naszymi drogami. Und wenn wir das tun, dann wird sich sicher das eine oder andere zeigen, das nicht so dem entspricht, was Gottes Wille war oder ist. I gdy będziemy to czynić, to stwierdzimy, że ta lub inna rzecz w naszym życiu nie odpowiada całkowicie woli Bożej. Und das sind gewissermaßen diese Zeugnisse, der Ausdruck des göttlichen Willens, was Gott als seinen Willen bezeugt.
I to w pewnym sensie są te świadectwa, których Bóg poświadcza swoją wolę. Bei dem Psalmisten führte das Überdenken seiner Wege dahin. U psalmisty rozmyślanie nad jego drogami doprowadziło do tego, dass seine Füße zu diesen göttlichen Zeugnissen kehrte. Że on zwrócił kroki swoje ku tym Bożym świadectwom. Die Füße sind ja in besonderer Weise ein Ausdruck der Wege, die wir gehen. Stopy, czyli drogi u nas jest napisane, są szczególnym wyrażeniem tych dróg, którymi my chodzimy. Wie man auch schon einmal sagt, unsere Gehwerkzeuge. Tak jak to ktoś kiedyś powiedział, stopy to są narzędzia do chodzenia. Und wir wissen ja auch aus Beispielen der Alltagspraxis, dass es durchaus nicht gleichgültig ist, wie wir diese Füße benutzen, że wcale nie jest obojętne, w jaki sposób my używamy nasze stopy. Und wohin wir unseren Weg richten. I wcale nie jest obojętne, w jakim kierunku my kierujemy naszą drogę. Der Psalmist richtete ihn aus nach dem Willen Gottes, nach seinen Zeugnissen. Psalmista kierował kroki swoje według woli Bożej, według świadectw Bożych. Ausdruck davon war dann auch das, was im folgenden Vers sagt. Wyrażeniem tego będzie to, co on w następnych wierszach powiedział. Er sagt nicht einfach, ich habe mich bemüht, deine Gebote zu halten. On nie powiedział tylko tak obojętnie, ja się starałem zachowywać twoje przykazania. Er zeigte darin vielmehr einen starken Eifer. Nie, o wiele więcej, on bardzo wielką staranność do tego przykładał. Pilność. Nun bei Geboten handelt es sich um einzelne Anweisungen. Jeśli chodzi o przykazania, to chodzi o pojedyncze wskazówki. Wir denken dabei heute weniger an die Ritualanweisungen des Alten Bundes. Jeśli chodzi o przykazania, to w dniach dzisiejszych o wiele mniej myślimy, że one dotyczyły tych wskazówek dotyczących służby w przybytku. Aber wir haben ja auch heute noch Gebote. Meine mich zu erinnern, dass noch daran erinnert wurde am Nachmittag. Ale my również mamy takie przykazania, o których było dzisiaj po południu już wielokrotnie wspomniane. Diese, ich will sie einmal neutestamentlichen Gebote nennen. I chciałbym nazwać teraz te przykazania nowotestamentowymi. Finden wir ja in besonderer Weise in den Schriften des Apostels Johannes. To te właśnie przykazania w szczególny sposób znajdujemy w listach apostoła Jana. Erinnere an das eine Gebot, das sowohl Jesus schon gegeben hatte, als an das auch der Apostel erinnerte. Myślę tutaj o jednym przykazaniu, które Pan Jezus już dał, a które przypominają apostołowie. Dass wir einander lieben sollen. Że my mamy miłować bliźniego swego. Ein schönes Gebot. Wzajemnie mamy się miłować. Piękne przykazanie. Ob wir gut sehen, ist unter uns aus. Jak dobrze by to między nami wyglądała sprawa. Wenn wir auch hinsichtlich dieses Gebotes halten und nicht sollten es zu halten. Gdybyśmy my podążali za tym przykazaniem, a nie zaniedbywali wypełniania go. Es mag aber hier und da auch Gebote geben, ale mogą być również i takie przykazania, die unserem natürlichen Empfinden nicht so entgegenkommen, które nie za bardzo by się podobały naszym naturalnym odczuciom. Aber sollte es uns nicht genügen, daran zu denken, dass Gott es ist, der uns solche Gebote przecież nie powinno nam to wystarczyć, że Bóg jest tym, który takie przykazania dał.
Nicht viele Dinge sind in allen Einzelheiten im Neuen Testament durch die Worte geregelt. Nie jest wiele rzeczy w szczegółach uregulowanych poprzez kazania w Nowym Testamencie. In diesem Sinne ist Gottes Wort nicht ein Rezeptbuch. W tym sensie Słowo Boże nie jest jakąś książką pełną recept. Aber doch gibt es einzelne klar umrissene Anweisungen. Ale jednak jest pewna liczba jasno naszkicowanych wskazówek. Und es ist eigenartig, jest to godne uwagi, dass sich der Streit über die Auslegung des Wortes gerade an solchen Anweisungen oft entzündet. Że wszelkie nieporozumienia akurat skupiają się nad takimi jasnymi wskazówkami Słowa Bożego. Wir können nicht genügend einfältig sein. Nie możemy być wystarczająco szczerymi. Nicht darüber zu streiten. Aby się nie spierać. Sondern zu eilen und nicht zu säumen. Das zu tun, was Gott uns sagt. Ale o wiele bardziej powinniśmy się wysilać, aby nie zaniedbywać wykonywania tego, co Bóg od nas żąda. Wir sind in unserer Zeit, wie damals der Psalmist, auch von solchen umgeben, die gar keine Bindung an Gott und das, was er will, haben möchten. My nie jesteśmy takimi, którzy nie chcieliby mieć żadnych powiązań z tymi wszystkimi wskazówkami, które Bóg nam daje.